Szanowni Państwo, zbliżają się intensywne dni egzaminów adwokackich, których zwieńczeniem będzie ślubowanie adwokackie i możliwość założenia togi z zielonym żabotem. Na to wydarzenie, mimo że jest to maraton egzaminacyjny, czekaliście od wielu lat. Zapracowaliście na to ciężko i jestem przekonany, że osiągniecie swój cel, a Wasze marzenia wkrótce się spełnią. Wierzę, że czas aplikacji adwokackiej przy izbach adwokackich pod opieką i kierunkiem patronów dał Wam odpowiednie przygotowanie i poradzicie sobie bezbłędnie na egzaminie adwokackim. Przygotowywaliście się do egzaminów w trudnym czasie globalnej pandemii koronawirusa. Po raz drugi już egzamin będzie przebiegać w szczególnych warunkach i w rygorze sanitarnym. Dlatego życzę Wam przede wszystkim zdrowia, aby nic nie stanęło na przeszkodzie, żeby do egzaminu przystąpić. Proszę, stosujcie się do rygorów i wymagań sanitarnych. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników egzaminów, dla bezpieczeństwa Waszego i egzaminatorów. Życzę wiary w siebie i w swoje umiejętności. Liczę, że spotkamy się wkrótce podczas ślubowań adwokackich. Zawód adwokata jest wyjątkowy. To rodzaj służby, powołania, ale też stylu życia. Trudno go wykonywać bez wsparcia środowiska adwokackiego. Trudno jest i byłoby naprawdę wyjątkowo trudno przygotować się do egzaminu bez wsparcia samorządu adwokackiego. Dlatego zachęcam Was do angażowania się w życie naszego samorządu. Zachęcam do twórczego rozwijania naszego zawodu i przede wszystkim w tych czasach, w których funkcjonujemy, do przyczyniania się do kształtowania wymiaru sprawiedliwości. Trzymam za Was kciuki. Powodzenia.